Dzień dobry! Witamy Was bardzo serdecznie z salonu Emanuel Ber, w którym mam przyjemność dzisiaj razem z właścicielem Jarosławem Szychudą prowadzić dzisiejszego live'a. Live jest, słuchajcie, wyjątkowy, dlatego że tym razem pierwszy raz skierowany jest stricte dla mężczyzn. Jest też wyjątkowy, tak jak mówiłam w zapowiedzi, dlatego że mamy gościa specjalnego, którego Wam właśnie przed chwilką przedstawiłam. Dziękuję właściciela bardzo. I twórcę marki Emanuel Ber, Jarosława Szychudę. Witam Was, Państwo, serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego programu. Do Twojego własnego salonu. Właśnie. Drodzy Państwo, tak żeśmy zastanawiali o tym, nad tym, o czym będziemy rozmawiać na dzisiejszym live'ie. No temat w ogóle męskiej garderoby i budowania męskiego stylu jest bardzo obszerny. I tak sobie myślę, że gdybyśmy przechodniów zapytali nawet tutaj w klifie, kto to jest mężczyzna z klasą, no to pewno padłyby różne odpowiedzi. Między innymi byłoby to pewno, że to jest mężczyzna, który ma wysoką kulturę osobistą, ale też pewno gdzieś tam odpowiedzielibyście, że to jest mężczyzna w garniturze, w dobrze skrojonym garniturze i w świetnych butach. No ale oczywiście mężczyzna z klasą wie też o tym doskonale, że budowanie stylu to jest inwestycja. No a inwestycja oczywiście, żeby była efektywna i żeby się zwracała, to musimy wiedzieć, w co zainwestować. O tym chyba dzisiaj porozmawiamy. O inwestycji właśnie w garderobę. W siebie. Dokładnie, o inwestycje w siebie. Słuchajcie, mamy już modela tutaj dzisiaj, Adriana z nami, który będzie prezentował stylizację. Witamy Pana Adriana. Witamy, zapraszamy do nas. Ale słuchajcie, też tak w przerwach, jak już wiecie, będziemy sobie tutaj z Darkiem rozmawiali na temat właśnie męskiej elegancji. Ale zacznijmy może od tej dzisiejszej pierwszej naszej propozycji. Jarku, powiedz, na jaką okoliczność, co to jest w ogóle za stylizacja? To jest stylizacja w zasadzie na każdą okazję, oprócz formalnej. Jest to look casualowy, który składa się przede wszystkim z fantastycznej koszuli Emanuel Berg. Jest to koszula zrobiona z wyjątkowej tkaniny Forflex, czyli jest bardzo elastyczna i czujemy się w tej koszuli eleganckiej, jak w dresie. Do tego mamy fantastyczną kurtkę z dodatkiem wełny, więc nie jest za gorąca, na zbliżającą się wiosnę idealna. No i wspaniałe spodnie Jacob Cohen, które, że tak powiem, mają taki fit, że pasują na każdą sylwetkę. I o, panowie. Najważniejsze jest to, że nie było jeszcze tutaj mężczyzny, który go tych spodni nie przymierzył i ich nie kupił. Także jak ktoś się przymierzy, to bierze je. A czy to są te pachnące? Czy to, te... to są właśnie o, słuchajcie, to są spodnie, które pachnące. Cudownie pachną. Tak. Właśnie, to tak, mieliśmy takie buty. Tak? Do też tego jeszcze damskie. Są tutaj super sneakersy, które są bardzo eleganckie, mimo że mają aspekt sportowy. Słuchajcie, ale właśnie, a propos, jak jesteśmy przy aspekcie sportowym i butach tego typu, to Jarku, czy tego typu buty możemy założyć na przykład do koszuli i do marynarki? Jeżeli chcemy, to możemy do okay. marynarki sportowej. Oczywiście, do pracy moglibyśmy tak przyjść, jeżeli nie mamy, nie jesteśmy zobligowani do przestrzegania takich restrykcyjnych zasad dress code'u, tak? Dokładnie. Wtedy możemy sobie też takie buty, bo słuchajcie, one są bardzo uniwersalne, więc często nawet takie pytania są, czy takie buty pasują do pracy. Jeżeli jest rzeczywiście na to zgoda przełożonych, możecie sobie tak bardziej na luzie chodzić, to jak najbardziej oczywiście góra stylizacji już musi być bardziej formalna, czyli chociaż... Właśnie, żeby była koszula i do tego sportowa marynarka. Super, bardzo dziękujemy Adrian, czekamy na kolejną stylizację, a my w tym czasie porozmawiamy, bo ja mam takie pytanie do Ciebie, Jarku, jakbyś sobie miał tutaj wybrać jakąś marynarkę, tak? To która by to była najbardziej taka praktyczna z tych, które tutaj mamy? No, najbardziej praktyczna dla mnie i najbardziej twarzowa i elegancka, a jednocześnie sportowa to marynarka w kolorze granatowym, niebieskim. No zobaczcie, jaka piękna podszewka. No z tego Emanuel też podszewka. Słynie. Piękne, piękne materiały. I do tego cudowna tkanina, która jest mieszanka wełny z jedwabiem. Okay. Bardzo elegancka i zobaczcie. Idealna na lato. Idealna na lato, czyli tutaj sobie wyobraźcie na przykład do tego właśnie koszule i sportowe buty, albo na przykład chinosy i nawet t-shirt. I właśnie do takiej marynarki możemy ubrać jeansy, Jacob Cohen, tak. chinosy. Tak. I też będzie fajnie. I do tego możemy te sportowe buty też ubrać. Jak chcemy gdzieś wieczorem wyjść i być eleganckim, możemy do tego ubrać krawat, możemy ubrać eleganckie buty i też fajne... Też będzie fajnie. Chinosy, tak? Ale poczekaj, poczekaj, jeszcze nie. Kolejne pytanie, bo teraz tak, słuchajcie, bardzo często są takie pytania, przede wszystkim jak jestem zakupami, na zakupach z klientami, no i właśnie chodzi o tą rzecz, czyli poszetka. Poszetka i krawat i jak tą poszetkę tutaj sobie właśnie układać? No, można układać... To jest najprostszy sposób, Jarku. Można ją układać w różny sposób, ją składać bardzo dokładnie, ale ja najbardziej lubię taki nonszalancki sposób, że ją w środku łapię
i ją po prostu ściskam dwoma palcami. Składamy? Składamy i można ją tutaj tak nonszalancko wsadzić. O, wtedy jest Zobaczcie. To takie nieformalne, ale jednocześnie atrakcyjne. Atrakcyjny sposób, tak. Fajnie wygląda. Oczywiście panowie w różny sposób to robią i rzeczywiście ten jest chyba najprostszy. Najprostszy i praktycznie na każdą okazję fajnie Dokładnie. Wygląda. Słuchajcie, jeżeli mówimy jeszcze o poszetce, to ona ma nawiązywać do krawata, to nie znaczy, że ma być taka sama, wręcz przeciwnie. Tak? Ma być nawiązanie kolorystyczne ewentualnie, ale też wcale nie musi. Może być, ale nie musi. Dokładnie, ale absolutnie nie łączymy tego w żaden sposób, że krawat na przykład czerwony i czerwona poszetka, zapominamy o takim zestawie. Ja jestem w ogóle przeciwny czerwonym krawatom, o, no, ja chyba tak samo. Że jestem Donald Trump. Ja znikam wtedy... na chwilę, dobra. Czekajcie, wracamy. Jeszcze a propos, jak już jesteśmy przy krawacie jeszcze, to będę miała pytanie, Jarku, nasz gadżet, czyli spinka do krawatu. Spinka do krawatu. No i teraz to obalimy troszeczkę, bo też jeszcze zdarza się, że w niektórych firmach panowie, czy na jakieś spotkania biznesowe, nie tylko, takie gadżety w formie właśnie spinki do krawatu zakładają. Co ty o tym myślisz? Ja myślę o tym na tyle, że jeżeli ktoś ma swój specjalny styl, bardzo formalny i nosi krawat, i nosi koszulę, specjalnym kołnierzykiem na spinkę, tutaj taką tak. zapinaną, to się nazywa tap, to tap wtedy taka spinka do krawatu i do takiego formalnego garnituru owszem pasuje, ale to jest oczywiście bardzo kwestia indywidualna dla takich klientów, którzy takiego stylu szukają. Mamy oczywiście u nas też taką spinkę do krawatu. Jedną, czyli to też o czym świadczy. Tak. Okej, okay. Ale porozmawiajmy jeszcze o poszetkach. Tych poszetek tutaj w Emanuelbergu znajdziecie bardzo dużo. Słuchajcie, to jest kilka szuflad. Ja tu bywam prawie codziennie i za każdym razem, jak mam wybrać, to mam problem, bo po prostu tak duży wybór. Jakieś preferencje, bo to wszystko zależy od tego, jaka jest cała stylizacja, tak? Poszetka w ogóle zastąpiła dzisiaj krawat. Dzisiaj mężczyźni chcą się przyozdobić, a nie noszą coraz mniej krawatów, więc zastępują to poszetką. Moją ulubioną poszetką jest rzeczywiście poszetka w groszki. A widać, uwagę, tak. Już też przyszedł. Właśnie, i to mamy poszetki z jedwabiu, mamy również poszetki z wełny, na zimę z wełny, na lato z jedwabiu, czy na jakieś okazje również jedwab jest najlepszym elementem. Mamy również różne desenie, które pasują do deseni koszuli. Też mamy takie, mamy taką koszulę, tak. Mamy taką koszulę i w ptaszki i rzeczywiście ta poszetka wtedy bardzo dobrze zgrywa się z koszulą. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest, słuchajcie, w ogóle świetny pomysł na prezent. Jeżeli szukacie prezentu dla mężczyzny, to poszetka zawsze będzie trafiona. Prosta, nie ma rozmiaru. Nie ma, dokładnie, nie ma rozmiaru, czyli zawsze będzie idealnym prezentem. Dokładnie. Mamy tutaj jeszcze kilka takich różnych gadżetów, które stosujemy tutaj w stylizacjach męskich i sobie te stylizacje jakby ozdabiamy, ale zanim do tego przejdziemy, to widzę już, że mamy zaraz gotowego naszego Adriana, który też, kurczę, znowu super, słuchajcie, stylizacja. Rewelacja. Dobra, dziewczyny, nie musimy zapinać, może być. Bym proponował nie zapinać, tak? Tak, zostawmy, chodź. Tak. Wy Państwo nie widzicie, my tutaj właśnie tak dokładnie. Mamy podgląd. Proszę bardzo. To może ja Panu zdejmę tą kurtkę, bo najpierw pokażemy ten sweterek, który jest, że tak powiem, marynarką. Czyli chcemy być eleganckim. Może rozetniemy. Tak, ja rozetnę, dobra. Jest to w zasadzie marynarka, która ma, jest to sweterek, który ma zastąpić marynarkę. Jest to typowy casualowy look. Tak. Mega, mega elegancki. Słuchajcie, super w ogóle połączenie, bo białe spodnie, znowu te sportowe buty, które mieliśmy w poprzedniej stylizacji, koszula w pasy i granatowy blazer, marynarka sportowa, jest jeśli super. Mogę pokazać te wykończenie rękawów, tak jak w marynarce, guziczki, tak? Także jest to bardzo wygodne, bardzo praktyczne na każdą okazję. Poszedłbym nawet tak do biura. O, Adriana, tobie się podoba ta stylizacja? Najbardziej. Tak. O, super. Ale jeżeli będzie trochę wiało i będzie padał deszcz, to do tego też jesteśmy przygotowani. Jesteśmy bardzo na to przygotowani. Tak. Mamy super marynarkę, tak zwaną, u nas to nazywamy ortalionową. A zobaczcie, jaka ciekawa. Tak. Fajnie. Ma do tego jeszcze wewnętrzną kamizelkę, że jak już tak porządnie wieje, to możemy ją zamknąć i deszcz nam nie straszny. No zobaczcie, super. Tak. No panowie, ja i elegancka kombinacja, bo granat, z białym. Biały granat, po prostu tak ponadczasowe, że...
wygląda lepiej super. Lepiej być nie może. Tak, bardzo nam się podoba. I to też jest stylizacja, słuchajcie, casualowa, ale tak jak Jarek zaznaczył, moglibyście też spokojnie w takiej stylizacji przyjść do pracy. Także naprawdę jest, no jest po prostu ciekawa, no super, i fajne połączenie kolorów. Super. Także tutaj budując tą swoją szafę i budując swój styl, pamiętajcie, że biały, granat, czarny, szary to są takie kolory podstawowe. Ale jakbyśmy chcieli to podkręcić, to tak. Oczywiście, przepraszam, proszę, proszę. Też byśmy mogli do tego mąki. Ubrać mąki zamszowe, tak. Gdzie to bardzo dobrze pasuje właśnie z granatem, z bielą, z tymi odcieniami niebieskiego w koszuli. Nie? Chyba nawet będziemy mieli stylizację z mąkami, to jeszcze zobaczycie. Tutaj tylko jest taka alternatywa dla tego typu stylizacji, właśnie taki but. Adrian, no ze smutkiem, ale żegnamy i czekamy na kolejną stylizację. Dobra, jesteśmy przy butach. Słuchajcie, jak jesteśmy przy butach, to ja znowu pozwolę sobie zadać pytania, ale też od razu zwrócić uwagę na pewną rzecz. Mamy tutaj, nie wiem czy wy widzicie to, ale chyba widzicie, mamy tutaj różne rodzaje butów, które możecie zakupić w salonie Manuel Berg. Ja często się spotykam z takim błędem na co dzień, to jest, słuchajcie, niedopuszczalne. Mamy takie buty, tak? Buty lakierowane. Tego typu buty absolutnie nie nosimy w ciągu dnia. To są buty zarezerwowane na specjalne okazje i po godzinie 18. Także o takich butach zapominamy. I nie chodzimy w nich do jeansów, nie chodzimy nawet do garniturów w ciągu dnia. Czarne buty, czarny garnitur, czarny krawat. Mówimy nie, prawda, tak, Jarku? Buty, lakierki tylko i wyłącznie. A czarny garnitur? Nie, przepraszam. Czarny garnitur jest zabroniony, czarny garnitur jest tylko na pogrzeby. No i to jest, że tak powiem, taki uniform bodyguardów. Czyli... Bodyguardów, ale Jarek powiedział coś świetnego, słuchajcie, przed mi się to bardzo podobało, powiedział takie słowa... To jest wyposażenie pogrzebowe. Także panowie, zapamiętajcie, dokładnie. Tak? Absolutnie nie nosimy. Ale zobaczcie, mamy jeszcze tego typu buty, takie, które możemy założyć do garnituru. To są buty bardzo formalne, z zamkniętą przyszwą. To jest największy stopień formalności i tego typu buty właśnie do garnituru zakładamy. Ale też buty, które tutaj Jarek przed chwilą pokazał, czyli te mąki, Jarku, tak? I jeszcze mówiłeś o loafersach, tutaj ich nie mamy, tak? Tak, one nie mamy, są... ale jeszcze chciałem słowo powiedzieć, że oczywiście to są buty czarne, bardzo formalne, do eleganckiego garnituru. Tak. I się mówi ogólnie, że po 18 się nie ubiera brązowych butów, jednak w związku z tym, że idziemy bardziej w modę casualową i jest to bardziej, że tak powiem, modne się stało w tej chwili, buty brązowe, buty zamszowe i rzeczywiście, jeżeli jesteśmy elegancko ubrani, ale nieformalnie, to jak najbardziej buty brązowe. Nie business formal, casual, jak najbardziej, nawet preferujemy nawet bardziej niż czarne, nie? Zdecydowanie. Dokładnie. Mówiąc o czarnych, oczywiście mówimy o business formach i typowych formalnych spotkaniach. Ale jakie buty tu jeszcze mamy, bo widzę, że też są ciekawe tutaj jedne z góry, pokażmy. Ja uwielbiam ten typ butów. One są z pięknymi przeszyciami, słuchajcie. One są zarówno, no zdecydowanie casualowe, tak, ale pasują nam do różnych stylizacji. Tak. Fajnie wyglądają, dają nawet w brązowym kolorze. Bardziej tutaj nam się podobają, ale też są świetne i zachęcam, żebyście panowie się zdecydowali, odważyli na takie buty, bo one po prostu to nie są buty do garnituru. Są do takiego garnituru casualowego oczywiście. Taki bardziej business casual albo casual stylizacja, no, ale... Z jeansami można bardzo jeansami będzie wyglądać też... Tak. Mamy? Nie mamy dzisiaj. Mamy troszkę inne, ale też o nich tutaj chciałam wam wspomnieć. Dobra, a teraz może porozmawiajmy jeszcze, jak jesteśmy przy tych krawatach, nie mówiliśmy o długości krawatu. O, i to kolejne... No, długość krawata maksymalnie do paska. Do paska. Chyba, że jesteście, lubicie styl Donalda Trumpa, wtedy można to wydłużyć trochę. My mówimy nie z Jarkiem, ale ta długość rzeczywiście, pamiętajcie, powinna sięgać tutaj paska. Tak. Nie żadne przykrótkie i nie ma tłumaczenia, że pan jest duży i on nie może dopasować krawata, bo to jest bzdura. Bzdura. No absolutnie, więc pamiętajcie panowie, takich krawatów potem tak długość tutaj gdzieś w połowie brzucha nam się kończąca, no absolutnie nie dopuszczalna. Ale to były lata 70. szerokie krawat do brzucha. Tak. I wracają niby moda, wraca lat 70., ale krawat raczej nie chcielibyśmy już widzieć na salonach tego typu. Nie. No i mamy, fajne, mamy teraz też te buty. No to już chyba Adrian jest gotowy. Casual świetny. Tak. To jest super marynarka, pewnie w kamerze tego nie widać, ale to nie jest marynarka wełniana, tylko marynarka z jerseyu, czyli... Rozciągliwa. Jest super elegancka, ale czujemy się w tym jak w dresie, prawda? Otóż to, więc nawet w takiej marynarce można wsiąść na rower i popedałować, tak? O, słuchajcie, widzicie, jakbyś razem mieli ochotę na pedałowanie do pracy do tego, w marynarce. Do tego mamy koszulę
właśnie z Forflexu, czyli ta tkanina, która się super rozciąga, jest bardzo wygodna. Jest to casualowy look bez krawata, ale tak. My mamy tutaj takie krawaty dziargane. Knity tak zwane. Knity, dokładnie. Mm-hmm. I taki krawat również super pasuje do takiego looku, tak? Tak, one są, Jarku, jakbyś jeszcze mógł pokazać te krawaty. Słuchajcie, one są nieczęsto spotykane, w sumie to szkoda, bo są naprawdę bardzo ciekawe, fajnie w tych sytuacjach casualowych wyglądają, więc zdecydowanie panowie zachęcamy do tego, troszkę odwagi i nie tylko te nasze klasyczne krawaty, ale właśnie dokładnie tego typu sobie zakładajcie. I tutaj mamy buty laufercy, które są bardzo eleganckie, a jednocześnie casualowe, tak? Ale w tej stylizacji byśmy mogli też ubrać mąki. Tak, tak, i też byłyby fajne. Tak. Ale myślę, gdyby była na przykład tutaj w ogóle zamiana obuwia na bardziej sportowe, na przykład białe tenisówki, też by się sprawdziły. Widzę, że tutaj pan nie ma poszetki, ale możemy... My się poprawimy, tak. Dołożyć każdą dowolną poszetkę, pierwszą z brzegu. My mamy takie, w sumie te poszetki ponadczasowe i też tutaj możemy taką poszetkę dodać, która też super pasuje. Od razu, słuchajcie, staje się bardziej taka stylizacja elegantsza. Tak, ożywia. Tak. Bo ta marynarka, która jest, nie jest smutna, ale do tego dodaje, ta poszetka dodaje większej barwy. Tak. I słuchajcie, też ja bym prosiła was, żebyście nie robili jeszcze jednej rzeczy. Mogę tutaj coś pokazać. Nie wyciągamy sobie tak tego materiału, bo niektóre, tłumaczą sobie to niektórzy panowie, że to już jest taka gotowa poszetka. Ale to nie jest żadna gotowa poszetka i to nawet nie wygląda elegancko. Poszetki po prostu mają być osobno dopasowane, nie wyciąganie z kieszeni. Ale dziękuję. Możemy pokazać jeszcze marynarkę jedną. A, właśnie, tak. Która jest trochę formalna, czyli tu mamy taki marynarkę dresową, a tu mamy marynarkę bardziej elegancką, która ma też aspekty casualowe, tak? O, fajny kolor w ogóle też. I też super wygląda. Do tego jest poszetka, może... O, coś tutaj nie chce wyjść. Tak, wyznaliśmy. O. I też z kolorem zielonym. I od razu inaczej wygląda, bardziej żywo, tak? Fajnie. No. Także jest dużo możliwości kombinacji, tak? Bo tutaj też możemy ubrać do tego dżinsy. Dokładnie, sportowy but. Sportowy but, tak. Tak naprawdę, słuchajcie, no bo dlaczego? My ciągle jesteśmy w klasyce. Ciągle i klasyka nam zapewnia właśnie różnorodność. To, że my sobie możemy w różny sposób łączyć właśnie te rzeczy ze sobą, tworząc różne zestawy. Adrian, bardzo dziękujemy. Oddam ci marynarkę. W trakcie, jak się będziesz przebierał, my tutaj porozmawiamy może jeszcze o tej białej koszuli. Bo o tym rozmawialiśmy wcześniej przed naszym live'em. Biała koszula. Słuchajcie, dwie uwagi moje szybkie, reszta Jarek. Więc tak, biała koszula, słuchajcie, żeby komuś nie przyszło do głowy krótki rękawek i krawat. Krótki rękawek i zakładanie właśnie, nieważne czy macie marynarkę założoną, koszula musi być z długim rękawem do krawata, koniec, kropka. Ale porozmawiamy o białej koszuli. To jest koszula typu button down, kołnierzek button down. Dokładnie, tak? To jest biała koszula zrobiona z tkaniny Oxford, czyli lekkiego splotu, dobrze oddychająca. Tutaj jest bardziej casualowa, bo ma ten aspekt kołnierzyka button down, czyli zapinanego na guziczki. I ten, oczywiście tą koszulę możemy nosić z krawatem, ale również bez. Kołnierzyk się bardzo ładnie układa i się nie rozchodzi. O właśnie, to jest dla panów, którzy mają dosyć tutaj szerokie bary i dużą szyję, tak? Dokładnie. To lepiej się trzyma po prostu, ładnie jest ta forma utrzymana. I jest to super koszula, jeżeli jest ciepło, gorąco, możemy rękaw podwinąć tak, elegancko. Super, no. Koszulę możemy ubrać do garnituru, ale również do jeansów, do sweterka, do takiej lekkiej marynarki, którą już tutaj pokazywaliśmy. Tak. Czyli słuchajcie, must have, tak? Biała koszula, marynarka, jeansy, chinosy, wymieniam wam. To jest właśnie, po kolei budujemy sobie szafę eleganckiego mężczyzny. Wśród nich między innymi na pierwszej pozycji jest właśnie biała koszula. Słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o mankiet i to, ile ma wystawać tego mankietu spod marynarki. Mówi się, że w tych takich mankietach pojedynczych centymetr, podwójnych 2 centymetry. Czy to się zgadza? Tak, centymetr do dwóch. Centymetr do dwóch, czyli pamiętajmy, jak kupujemy koszulę, też się nie dajmy namówić, że ktoś nam tłumaczy, że to jest odpowiednia długość koszuli, no bo oczywiście nie jest. Tych koszul mamy tutaj w Manuelbergu bardzo dużo. Możecie kupić w różnym materiale, w różnych wzorach i są naprawdę ciekawe. Oczywiście też bardziej klasyczne. Pokazaliśmy akurat w tym wypadku casualową, ale chyba tutaj mamy, o, tu już jest troszeczkę inna. Różni się oczywiście kołnierzykiem. I tkaniną. I tkaniną, dobra. Tkanina jest twill. Też bardzo przyjemna, elegancka tkanina. To jest bardziej koszula formalna, ale oczywiście możemy ją nosić z krawatem, jak również bez. Tak, zwróćcie uwagę, zobaczcie. Jeszcze jakby ktoś nie zauważył. Różnica na kołnierzyku, tak? Zapinane guziki i tutaj bardziej już nawet formalna, można powiedzieć, bardziej elegancka.
Dobra, czyli koszula, zamykamy tutaj temat teraz koszuli. A powiedz jeszcze, a jeszcze może wrócę, bo kiedyś, jakiś czas temu bardzo modne były tego typu koszule, które miały kołnierz i mankiety właśnie gładkie. To teraz znaczy białe, tak? Tak, to teraz wróciło. Jak to jest? Czy to było modne zawsze? To było modne zawsze i ta moda wraca. Już dzisiaj nie robimy białych kołnierzy, białych mankietów, bo wtedy wyglądamy trochę jak pingwin. Tak? O, właśnie, tak. Ale biały kołnierzyk jest dalej elementem klasyki i bardzo dobrze wygląda, szczególnie z granatową marynarką. O. W kombinacji, mamy, tak? Nie, tutaj mamy coś, dobra. I nawet czerwone paski do tego szarego. No bo w ogóle granat czerwony fajnie się komponuje, zobaczcie. Dokładnie. I wtedy pewno byśmy zmienili znowu poszetkę na jakąś tutaj nawiązującą, ale no zobaczcie, jaki fajny zestaw, tak na szybko mamy zrobiony. Przy czym ta moda na ten biały kołnierze wzięła się stąd, że w XIX wieku koszule były bardzo drogie i nie każdy mógł sobie na nie pozwolić, więc żeby utrzymać tą koszulę jak najdłużej, wymieniano kołnierzyki, a że nie była dostępna cały inna tkanina. Cały materiał, tak. To w tym białym najłatwiej. Białym było najłatwiej, tak. No i proszę. No to prosimy, Adrian. Już następny look. My tak troszeczkę, słuchajcie, przechodzimy formalnością po kolei, tak, te stylizacje są od takich bardziej sportowych do coraz bardziej takich eleganckich. No, tu już jest tak. Troszeczkę wchodzimy w taki, gdybyśmy powiedzmy założyli skarpety, to myślę, że już taki powoli business casual jesteśmy. To jest cudowny look. Cudowny, tak. Biznesowy. Zgadzamy się. Biznesowy w dzisiejszych czasach. Tak. Biznesowy na XXI wiek. Możemy oczywiście znowu dołożyć poszetkę. Możemy dołożyć krawat strykotowy, który nada tego charakteru bardziej formalnego. Koszula, fantastyczna koszula, tutaj mam tą koszulę. To jest koszula wykonana z tkaniny bawełniano-lnianej. Czyli to jest mieszanka bawełny lny. Idealna koszula na lato, ale również cudowna koszula nie tylko do biznesu, ale na plażę. Ubieram białe, podwijamy rękaw. Podwijam rękaw, ubieram białe spodnie. Do tego pod koszulkę i mam cudowną koszulę na plażę. Tak, ale w ogóle kolorystyka piękna jest. Kolorystyka jest cudowna. Jakbyśmy dodali jeszcze tą poszetkę, krawat, to już w ogóle idealny look. Piękne granatowe spodnie, po prostu super biznes look. Ale oczywiście znowu idziemy w drugim kierunku i mówimy, ok, ubieram do tego jeansy. Właśnie, i też będzie fajnie. Ubieram do tego sportowe buty i jestem to zupełnie casual, tak? Czyli słuchajcie, kolejna rzecz, czyli ta marynarka, czyli zapisujemy ją na liście. Marynarka casualowa, ale taka, która jest, mieści się w tej kategorii business casual. Ale my też to możemy tą marynarkę wymienić z tym sweterkiem a la marynarka. Granatowym, który mieliśmy, słuchajcie, w drugiej stylizacji. Dokładnie. Także to też wyglądałoby fajnie. Nie mamy tutaj tego teraz, ale sobie uruchomcie wyobraźnię, to też by fajnie wyglądało. Także każdą prawie z tych stylizacji możemy miksować z sobą. Tak? No właśnie tak na tym polega budowanie tej szafy kapsułowej, że mamy ileś elementów w szafie, które możemy swobodnie ze sobą łączyć. Tak? Czyli nie mamy rzeczy z przypadku, takie, które gdzieś, nie wiem, podobała nam się koszula, chociaż nam się też podoba w kwiaty czy w jakieś wzory, ale budując sobie klasykę i budując tego typu rzeczy właśnie, taką szafę, macie pewność, że zawsze będzie wszystko do siebie pasowało. Dokładnie. I to jest koszula ponadczasowa. No ja ją biorę za rok, za dwa, tak? Gdzie już nie ma tyle elementów modowych, a widzimy, że jest to super jakość. Tak. No to znowu w zachwycie dziękujemy. Czekamy na kolejną. Mamy jeszcze, mamy kolejną. Dobra. A my w tym czasie porozmawiajmy sobie o spinkach do koszuli. Mamy spinki do koszuli, słuchajcie, bo znowu będziemy obalać mity i będziemy mówić o tym, czy możemy, czy tego typu koszula tylko do garnituru, tylko do marynarki, czy możemy sobie założyć koszulę właśnie na spinki samą, do jeansów. Pasuje. 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 Książę Harry, który teraz mieszka w Kalifornii, jako formalny mężczyzna musi być teraz bardziej casual, albo już został wypisany z rodziny królewskiej. Już go nie ma, tak. Tak, już go nie ma na liście. I w tej chwili chodzi w koszulach, które jeszcze zostało ze starych czasów, na spinki po Los Angeles. Także no idzie. No i właśnie, czyli możemy, słuchajcie, sobie swobodnie taką koszulę założyć, a zwróćmy uwagę jeszcze na te spinki, bo tutaj wybór tych spinek jest, słuchajcie, olbrzymi. Ja kręcąc chyba rok temu film dotyczący właśnie prezentów świątecznych, byłam już tutaj i mówiłam o tych spinkach. Zobaczcie, jakie są niesamowite. Proszę zbliżyć. To są, słuchajcie, spinki, które możecie tak naprawdę kupić na prezent
dopasowując tą spinkę do hobby, tu są przeróżnego rodzaju spinki, są nawet albo jeszcze były kiedyś z tym właśnie USB, z taką wkładką w środku i to wyglądało super i bardzo praktyczne. Mamy też klasyczne, karciarskie. Czyli karty dla miłośników gry. Oj, słuchajcie, no i to się tak zdarza, wypadło nam, ale nic nie szkodzi. Zobaczcie, jakie fajne. I takie super, hiper eleganckie, tak? Oj, te też są super, zobaczcie, czarne. Nie wiem, jakie mamy mocne zbliżenie, ale na tych spinkach też jest taka delikatna kratka. Też ją widać. Czyli słuchajcie, możemy założyć tego typu koszulę na spinki, właśnie nawet do dżinsów. Ona zawsze jest, w ogóle jeżeli nosimy koszulę taką tego typu, to zawsze strój jest automatycznie bardziej formalny. Jak mamy marynarkę, czy mamy garnitur, to na pewno ten stopień formalności jest wyższy. Ale teraz zwróciłam uwagę, nie wiem przedtem, czy słyszałeś, mówiłam o tych butach, że tutaj były właśnie, stylizacja była biznesowa, ale nasz model nie miał skarpetki, albo miał te krótkie takie stopki. I pytanie właśnie na temat skarpetek, bo tutaj od razu zaznaczamy, że skarpetki w biznesie, biznes formal, jeżeli chcecie założyć skarpetki, to nie mogą być zwykłe krótkie, albo goła noga nie może w ogóle wystawać. Tutaj wiem, że się dopasowaliście do tego typu i nie stosujecie tych wysokich do kolan, tylko szyjecie takie specjalne skarpetki do połowy łydki, tak? No, ogólnie pod kolanówki się na rynku nie przyjęły. Jest to trochę niewygodne dla mężczyzny, dlatego w tej chwili robimy tak zwane skarpetki 3/4 długości, a więc one tutaj nie uwierają w łydki, ale jak usiądziemy, to one nie odsłaniają nogi. Nie odsłaniają łydki, dokładnie, bo o to chodzi, bo to w sensie jest nieeleganckie i w biznesie też niedopuszczalne. Tego typu skarpety są zdecydowanie preferowane. A jeżeli chodzi o takie skarpety, no nie mamy tutaj do przykładu, ale kolorowe skarpety takie we wzory. Co ty o tym myślisz? No ja o tym nic nie myślę, bo to jest trochę faux pas, tak, moim zdaniem. Jest to mało eleganckie, mało stylowe. Znaleźliśmy też to tak jak spinki do krawatu, jedną parę macie. Dokładnie. Okej. Czyli tutaj tego tematu za bardzo się nie zagłębiamy. Kolorowe, jednokolorowe, tak, ale we wzorki jakieś twarzyczki, czy myszki, czy banany kotki. I inne historie. Banany to jest mało stylowe. Dobra, ale niesiemy jeszcze coś dla was, co przygotowaliśmy, żeby nie zapomnieć, czyli paski. Słuchajcie, teraz też powiem z własnego doświadczenia. Często jak rozmawiam z panami na temat stylizacji, zaczyna się temat pasków, to pan mi wyciąga najczęściej jakiś jeden pasek, troszkę już sfatygowany gdzieś z szuflady. No paski musimy mieć co najmniej 3 różnego rodzaju, żeby odpowiednio dopasować do stylizacji. W zależności jaką ma klamrę, z jakiego wykonany jest materiału, to dostosowujemy go po prostu do okazji. I teraz mamy zwykły, prosty pasek parciany. Tak. Typowo casual. Casual. I ten po prostu używamy szczególnie do jeansów albo do chinosów. Tak. Raczej do formalnych spodni nie założymy. Nie założymy. Do formalnych spodni, panowie, mamy tutaj pasek brązowy. Może być oczywiście również czarny, ale tutaj duże znaczenie ma to. Znaczy pasek musimy kolorem dopasować do butów. Do butów, czyli tak. Brązowy pasek, brązowe buty. Chociaż to czasami od tego się odchodzi, ale generalnie powinno być. Nie? W tej klasyce powinniśmy zostać i tego typu stylizację komponować, ale chodzi też o klamrę. Ta klamra jest prosta, zobaczcie. Nie mówimy o takich klamrach typu, nie mamy tu, o tym, co mówiliśmy przed live'em. Są takie duże klamry, na przykład takie srebrne, dosyć obszerne, albo czarne. One są bardziej sportowe i to absolutnie nie pasuje nam do żadnej stylizacji formalnej. To jest ponadczasowe, zawsze eleganckie. Dlatego, dokładnie. Ten typ paska, mamy jeszcze jeden, ten jest też fajny. Też casualowy. Zobaczcie. Zapnę, żeby do tak pokazać. Do spodni sztuksowych, super. Do jeansów, super. Do chinosów, super. Bardzo elegancki pasek, nawet fajnie wygląda, jak on jest trochę dłuższy i ta klamra, że tak powiem, tak niżej. Wychodzi. Jest, tak. Tak też wiążemy damskie, że teraz przekładamy tak, i one właśnie piszą sobie, kupujemy nawet specjalnie dłuższe paski. Dobra, mamy naszego modela gotowego, czyli prosimy. No i jesteśmy znowu w biznesie, mocno, fajnie. To jest taki typowy już formalny biznes, tak, gdzie rzeczywiście mamy koszulę bez krawata, możemy ją, że tak powiem, też swobodnie ubrać, ale już nie jest to casualowy look, jest to bardziej formalny look. Zdecydowanie. Widać po jakości materiału przede wszystkim. Tak. To jest pierwsza sprawa. Mamy tutaj kratę. Ten garnitur cały jest szary w kratę. Stopień formalności rośnie również, jeżeli chodzi o rodzaj materiału i wzorów. Czyli jeżeli garnitur jest cały, gładki, jest najbardziej już formalny. Tak? Czyli to już jest taki najwyższy stopień formalności. Ale jeszcze jak jesteśmy przy marynarkach, powiem wam tylko, bo właśnie rozpinasz. Jeżeli mamy marynarkę, która ma jeden guzik, to ten jeden guzik zawsze jest zapięty. Jeżeli mamy dwa guziki, zapinamy górny. Jeżeli trzy,
środkowy, opcjonalnie górny. Jak stoimy, marynarka jest zapięta, siadamy, rozpinamy marynarkę. Dokładnie. To tylko taka uwaga, bo często też z tym mamy problem. Ale także coraz mniej mężczyzn właśnie zapina marynarki. Bardzo mało, tak. Ja też mówię, że to przy wystąpieniach publicznych, czy w ogóle jeżeli macie spotkanie biznesowe, to należy wejść w zapiętej marynarce, ale później już można tą marynarkę spokojnie rozpiąć. No już jak siedzicie, to już całkowicie powinna być ona rozpięta, bo też jest wtedy po prostu niewygodnie. No i do takiego luku można ubrać też koszulę na spinki, tak? O właśnie, wskazane, mówiliśmy o tym, tak. Mhm. Tak. No i słuchajcie, super tutaj krawat. Nie wiem. Oczywiście brakuje tutaj poszetki. Żeby... My tutaj dobierzemy, tak. Zaraz. Jeszcze poszetka i krawat. Oczywiście jak dokładamy i poszetkę i krawat, to znowu ten stopień formalności wzrasta. Także, ale słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajna stylizacja taka, która na wiele okazji będzie mogła być wykorzystana. Czy możemy rozkompletować taki zestaw? Oczywiście, możemy. Możemy ubrać koszulę button down, do tego ubrać chinosy, właśnie. Sportowe buty i już mamy look. Bardziej casualowy, bo często jest tak, dobra, często jest tak, że mamy właśnie garnitur w domu i nosimy go tylko w całości i nosimy go tylko na jakieś okazje. I ktoś mówi na przykład, no nie mam marynarki, no ale ja patrzę w szafie, jest. Mhm. Możemy stosować ją po prostu w innym zestawie, także jak najbardziej rozkompletujemy tego typu garnitur. Super, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Czy my jeszcze mamy jakąś stylizację dziewczyny? Nie, koniec stylizacji, dobra. Czyli pomyślmy, czy my już o wszystkim, co chcieliśmy, powiedzieliśmy. Chyba tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że tak. Co jeżeli chodzi o torby i torby na laptopa, torby takie typowo biznesowe? No, a może jakie ty stosujesz? Tak. O. Ja stosuję torby, której tutaj nie ma. Okej. Okay. Czyli ta torba, którą ja stosuję, też jest torbą casualową, bo jest z materiału i dookoła obszyta skórą. Nie wiem, czy mamy tutaj taką torbę. Niestety jeszcze nie mamy. Już nie mamy. Fantastyczna torba podróżna. O, zobaczcie. To jest super torba podróżna. Po pierwsze jest lekka. Po drugie możemy tutaj bardzo ładnie włożyć marynarkę. Tak, o nie ułożymy, mamy akurat tutaj pełną, nie pokażemy wam, bo jest specjalnie wypchana, żeby tutaj ładnie prezentowała się nam na... Wysypią się wszystkie papiery. O, wysypią się wszystkie papiery, tak, dlatego żeby tak ładnie tutaj wyglądało, nie możemy jej teraz tam pokazać. Ale widzieliście, to już środek nie jest, ale widzę też na górze chyba torba taka bardziej na laptopa, casualowa, też bardzo fajna. Nie będziemy już otwierać, tylko pokażemy. Też bardzo elegancka torba. O, nawet do takiego zestawu jak dzisiaj. Super komponuje się, bo brązowe pasy do torby, przy torbie do butów wygląda super. Ale słuchajcie, teraz jeszcze chciałam powiedzieć o takiej usłudze, którą tutaj często w Emanuelbergu można sobie po prostu zamówić. Bo często spotykamy się z tym, na przykład ja też mam taki problem, że panowie, jeżeli są bardzo wysocy albo niscy, albo w ogóle po prostu chcieliby sobie super dla siebie spersonalizować garnitur, dobrać odpowiednio, to najlepiej uszyć go po prostu na miarę. Taka usługa tutaj jest dostępna. Ona może być również prezentem, ponieważ jest pięknie zapakowana, więc w formie prezentu możecie komuś to wręczyć. Ale powiedz, Jarku, o tym coś więcej. No właśnie, dużo klientów do nas przychodzi i szuka idealnych prezentów. Moim zdaniem osobiście jest to prezent idealny, bo skrojony na miarę. O, dokładnie, czyli, zobaczcie, w środku jest materiał. Dokładnie, klient nie dostaje żadnego kuponu, tylko dostaje materiał, prawdziwy materiał na koszulę. Tak, i który możecie sobie sami wybrać oczywiście. Dokładnie. I przychodzę z tym prezentem do sklepu. Mam tutaj całą instrukcję, gdzie jest opisane co i jak. Przychodzę, oddaję ten kupon, nasze stylistki biorą miarę, dobierają kołnierzyk, mankiety, guziki, monogram i klient za 4 tygodnie otrzymuje wymarzoną koszulę na miarę. Skrojone właśnie koszulę i równie dobrze możemy tutaj zamówić garnitur, tak? Cokolwiek, co możecie użyć zgodnie. Również to może być garnitur, tak? Możemy tutaj wsadzić tkaninę garniturową i też może być to garnitur na miarę. No, także was zachęcam do tego typu usługi, tym bardziej jeżeli chodzicie, słuchajcie, szukacie na przykład garnituru, bo jeszcze jedną mamy rzecz, zapomnieliśmy, ale jeszcze mamy czas. Ślub. Ślub, bardzo ważny temat, słuchajcie, bo przechodzimy płynnie od szycia. Garnitur na ślub. Słuchajcie, i też żebyście pamiętali, że ślub to jest wyjątkowa okoliczność i naprawdę do tego typu garnituru najlepiej będą pasowały właśnie ciemne buty, tak? Nie kombinujcie, nie starajcie się po prostu tutaj dokładać jakichś rzeczy casualowych, ponieważ no to jest, mam nadzieję, zdarzająca się raz w życiu wyjątkowa okoliczność, szyte na miarę jak najbardziej. Tak, do tego właśnie mamy koszulę.
koszule formalne, tak? Tak, no właśnie, pokazywaliśmy też wcześniej. Krawat albo muszka. Krawat albo muszka, też formalna. Tak. Mhm. Poszetka też formalna, biała albo biała, tak. Białe, czarne kropki. Tak. Do tego czarne buty, tak jak powiedziałaś, tak? No bo zobaczcie, nawet pokażemy wam tu z Jarkiem przykład, zrobimy szybko. Tak, gdzie mamy zamszowe? Nie mamy. A dobra, mamy, okej, okay. Zobaczcie. Tak, to jest na ślub, a to jest po ślubie. Na ślub, tak? Po ślubie. Dokładnie. Wszyscy zapamiętali? Dokładnie. Dobra, no żeby nie było tego typu błędów. Jest to bardzo ważna, że tak powiem, okazja, ślub, żeby się dobrze ubrać. Oczywiście kobieta daje dużo energii w tym, wybiera tak. sobie piękną sukienkę, z reguły szytą na miarę, tak? A panowie też powinni się do tego przekonać. Bo tak. jest to rzeczywiście inwestycja w siebie i chce się naturalnie wyglądać, jak będziemy oglądać te zdjęcia ze ślubów za 20 lat, żebyśmy się siebie nie wstydzili. Dokładnie, tak? Więc... żebyśmy powiedzieli, o i pamiętam ten garnitur szyty na tak, miarę. Dokładnie. Jak będziecie trzymać formę, to będzie służył bardzo długo. Powinien, tak. Powinien, bo to jest świetny materiał, fajny krój, więc zdecydowanie zachęcamy. I nie szukajcie na siłę tutaj sposobów takich, że przeszywamy, kombinujemy. Słuchajcie, najlepiej naprawdę uszyć sobie materiał, garnitur na miarę, nawet jeżeli to byłby z jakiegoś tańszego materiału, ale jednak szyty na miarę. Dokładnie. Nie kombinujemy, nie robimy tam jakichś różnych przeszywań i innych rzeczy. Słuchajcie, my chyba o wszystkim już dzisiaj powiedzieliśmy, ale ja się tutaj tak dobrze cię nie wiem, Jarku, czy jak ty się czujesz, ale ja wyśmienicie z tobą. W dobrym towarzystwie się zawsze dobrze czuję. No właśnie, człowiek się czuje dobrze, więc ja myślę, że to jest nasz pierwszy live, ale nie ostatni. Mam nadzieję. Bo mamy w planie kolejne o trendach, mam nadzieję, że nam się uda to dosyć szybko zrealizować. Także bardzo wam serdecznie dziękuję, ja tobie, Jarku, przede wszystkim za zaproszenie, za to, że tutaj dzisiaj ze mną w tym live wystąpiłeś. Dziękujemy Adrianowi tutaj, że nam tak pięknie wszystko prezentował i całej ekipie. Słuchajcie, do zobaczenia, mam nadzieję, już niebawem. Dobrego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.